Proszę pana, jesteśmy na premierze filmowej filmu Dolina Bogów, a pan jest reżyserem. Proszę powiedzieć, o czym jest dany film? O ludziach, którzy szukają miłości, ale też o spojrzeniu na świat przez Indian Nawaho. To jest takie niezwykłe spojrzenie ludzi, którzy są bardzo niezwykli, mają bardzo bogate życie wewnętrzne i bardzo specyficzny sposób widzą nasz świat. A z drugiej strony jest przedstawiony nasz świat trochę z ich perspektywy, który reprezentuje w filmie najbogatszy człowiek na świecie, jakim jest postać grana przez Johna Malkowicza, który żyje w takim fenomenalnym pałacu i takie zderzenie właśnie jednego punktu widzenia, powiedzmy archaicznego, tych Indian ze współczesnym takim bogactwem, idealizacją tego bogactwa, co jest owocem mitologii dnia współczesnego, dnia dzisiejszego. Każdy by chciał być bogaty, każdy by chciał mieszkać w pałacu, każdy by chciał mieć tę nieograniczoną ilość pieniędzy. Ile czasu trwały zdjęcia? Zdjęcia, wie pan, to był bardzo skomplikowany film od strony produkcyjnej, dlatego że myśmy musieli najpierw zrobić pewne plenery, które potem zostały przetworzone przy pomocy efektów specjalnych. Potem przyjechali hollywoodzcy aktorzy i wsadzaliśmy je w te przestrzenie, które wykreowaliśmy, a potem dopiero trzeba było to jeszcze dokręcić prawdziwych Indian na pustyniach amerykańskich w Utah i w Arizonie. Także to miało różne fazy, ten film. I to rozłożyło się na 3,5 roku, a cały film powstawał 7 lat. A proszę powiedzieć, czy sam film jest anglojęzyczny? Oczywiście... To jest amerykański film, w sensie tematu i języka, którym rozmawiają, oczywiście po angielsku. W jakich krajach dany film był nagrywany? Z tego co wiem, częściowo ponoć w Polsce i częściowo w Stanach Zjednoczonych. Gdzie jeszcze? No, we Włoszech, w Rzymie, w Fontainie di Trevi. Dzisiaj mamy premierę filmu Dolina Bogów, a za chwilę będzie kolejny pana film. Co to będzie za następny film? No nie chcę mówić o następnym, bo nie chcę zdradzać przedwcześnie. Jeżeli chodzi o obsadę do filmu Dolina Bogów, kto przede wszystkim decydował o aktorach? Czy wyłącznie pan, czy cały sztab osób z panem pracujących? Nie, w moich filmach ja decyduję, wie pan, ja jestem człowiekiem decyzyjnym i producentem, także te decyzje należą do mnie. Czy w trakcie wykonywania zdjęć do filmu scenariusz był zmieniany? Tak, ja zawsze pracuję nad filmem, zmieniam scenariusz, dopisuję sceny, wyrzucam inne. No, cała praca nad filmem to jest jeden ciąg zmian. Takie filmy, jakie ja robię, to trzeba się im przysłuchiwać, trzeba je jak gdyby rosnąć wraz z nimi. Proszę pan, dlaczego pan się zdecydował na premierę w tak trudnym okresie? Jakie były trudności, aby zorganizować dane wydarzenie? No wie pan, premiera miała być 5 miesięcy temu, to trudne. Nie wiemy, kiedy będzie łatwy okres. Ma pan taką wiedzę? Nikt nie ma. Więc być może to jest łatwy okres. Ja nie wiem, co będzie dalej i nikt nie wie. Decyzja była dystrybutora polskiego, firmy Galapagos, ale wydaje mi się, że oni wiedzą, co robią i ja tu nie mam nic do powiedzenia. To jest firma, która dystrybuuje ten film w Polsce.